To jest program Mówimy, czyli magazyn filmowy. Sylwia Sypek, witam i zapraszam. Recenzję filmu rozpoczynamy od produkcji Feel Good Movie, czyli lekkiego i przyjemnego, typowo wakacyjnego filmu zatytułowanego Szef. Choć fabuła tego filmu do zbyt oryginalnych nie należy, bo filmów, w których główny bohater przeżywa wypalenie zawodowe i finansowy dołek, by następnie odbić się od dna, stanąć mocno na nogi i osiągnąć sukces, było już wiele. To jednak reżyser w zupełnie inny sposób ten film zrealizował i choć jest on lekki i przyjemny, pozbawiony jest zbędnego kiczu, a także nadmiernego patosu. W efekcie otrzymujemy słodko-gorzką opowieść o sile przyjaźni, o wytrwałej pracy, dzięki której możemy nie tylko spełnić swoje marzenia, ale także osiągnąć sukces zawodowy. Ci, którzy na film pójdą z pustym brzuchem, z pewnością zgłodnieją jeszcze bardziej, bo dania, które serwowane są na naszych oczach, nie tylko pobudzają nasz apetyt, ale ma się ochotę spróbować wykonać je we własnym zaciszu domowym, bez względu na to, czy obdarzeni jesteśmy małym czy nieco większym talentem kulinarnym. Wisienką na torcie jest soundtrack, czyli latynoskie rytmy, które sprawiają, że chcemy się poruszać w rytm płynących dźwięków. Choć wśród aktualnych kinowych premier z pewnością nie znajdziemy takiej produkcji jak Gwiazdy naszych wina, na zakończenie parę słów o tej produkcji warto powiedzieć, zwłaszcza że wyświetlona zostanie w ramach projektu Kina Konesera już 11 sierpnia. Główna bohaterka, czyli 16-letnia Hazel, która choruje na raka, za namową rodziców uczęszczać zaczyna do grupy wsparcia, gdzie tam poznaje przystojnego i charyzmatycznego byłego koszykarza, którego choroba pozbawiła nogi. Od tej pory ich życie zmienia się całkowicie. Jest to z pewnością historia smutna, bo każda historia, w której pokazane jest cierpienie bohaterów, którzy borykają się z nieuleczalną chorobą, raczej do wesołych opowieści nie należy. Niemniej jednak opowieść tą można przedstawić na różne sposoby. Bohaterowie takich opowieści zazwyczaj pokazani są jako heroiczne postaci, często przypisywane są im nadludzkie cechy i zazwyczaj mimo młodego doświadczenia wydawać by się mogło, że ich choroba sprawiła, że ich doświadczenie można porównać do stulatka. W tej opowieści o takich zabiegach mowy być nie może. Film ten zupełnie inaczej został zrealizowany, co z pewnością dla widzów okaże się dość dużym zaskoczeniem. I choć w produkcji tej nie brakuje usterek i mankamentów, to podejście i sposób, w jaki film ten zrealizował reżyser, te małe niedoskonałości jest w stanie przykryć. Film ten skierowany jest przede wszystkim do młodego odbiorcy, niemniej jednak rodzice, którzy ze swoimi pociechami do kina na produkcję tą się wybiorą, z pewnością nie będą rozczarowani. W sierpniu, dokładnie 15 sierpnia, zapraszamy na wyjątkowe maratony. Jednego dnia dwa maratony do wyboru dla naszych widzów, między innymi film Niezniszczalni, trzy produkcje, w tym najnowsza, oraz film komedii z Cameron Diaz, także każdy znajdzie coś dla siebie. Na premierę dokumentu o polskich siatkarzach wszystkich kibiców i fanów tego sportu Kino Helios zaprasza w swoje progi 8 sierpnia. Projekcja filmu Drużyna poprzedzona zostanie rozmową z zaproszonymi gośćmi. Do wygrania będą także atrakcyjne nagrody. Już 8 sierpnia na ekrany kin wchodzi film o reprezentacji Polski w siatkówce, film Drużyna. Z tej okazji zdecydowaliśmy się zrobić specjalny pokaz tego filmu już w piątek o godzinie 19 z zaproszonymi gośćmi, z ekspertami, ze sportowcami. Będzie można czegoś więcej o tej dyscyplinie sportu się dowiedzieć i wspólnie z nami obejrzeć film. Gratką tutaj dla fanów siatkówki jest możliwość zdobycia plakatu z autografami zawodników. W tym odcinku programu Mówimy to już wszystko. Na kolejne wydanie tradycyjnie zapraszam za 2 tygodnie we wtorek. Do zobaczenia.